poniedziałek 10 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie imienia pułkownika Gwidona Karola Langera odbył się konkurs Innowacyjność Roku Langery 2024. To wydarzenie nawiązuje również do przypadającego w roku szkolnym 2024-2025 w powiecie cieszyńskim roku Gwidona Langera. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszej szkole wielkie święto. Konkurs, w zasadzie pierwsza edycja, Innowacyjność Roku Langery 2024. Jest to konkurs dla uczniów, można powiedzieć, całego województwa śląskiego, promujący ich pomysły, innowacje. I to właśnie tutaj, u nas w Zespole Szkół Technicznych, jest finał. Uczniowie będą prezentować swoje prace. No i wręczane są statuetki Langerów. Te langery są tutaj z tyłu. To też jest projekt naszego ucznia Jakuba Kajzara i myślę, że będzie to, znaczy marzy mi się, coroczna impreza właśnie promująca innowacyjność, kreatywność uczniów, ponieważ ja zawsze podkreślam, że nasi uczniowie to takie nieoszlifowane diamenty. Sztuką jest wydobyć właśnie to i myślę, że dzisiejszy konkurs jest do tego wspaniały okazją, żeby pokazać ich ukryte talenty. Także już się nie możemy doczekać. Są 4 kategorie, w których projektowali. Wszystko to będzie tutaj prezentowane. No i wyniki poznają Państwo już dzisiaj. A może nam Pani zdradzić, co jest właśnie wśród tych innowacyjności tutaj dzisiaj? Najliczniejsza kategoria to kategoria elektroniczno-mechatroniczna. Tutaj faktycznie różnorodność i kreatywność jest niesamowita. Są i linie produkcyjne, są i frezarki i to już jest naprawdę taki przemysł na wysokim poziomie, zaprojektowany i widziany w oczach uczniów. Jest branża mechaniczna, elektryczna, no i motoryzacyjna. Są pojazdy własnej konstrukcji. Nie wszystkie dały rady wjechać tutaj na aule, ale mamy też przed budynkiem szkoły możliwość zobaczenia i myślę, że też sprawdzić, jak one się poruszają. Ja rozumiem, że uczniowie tutaj ze szkoły też biorą udział w tym konkursie. I z tego jestem bardzo dumna. Udało mi się ich zarazić. Praktycznie w każdej kategorii startują, próbują. Są i uczniowie klas pierwszych, drugich, czwartych. I to jest chyba w tym wszystkim najwspanialsze, że już właśnie od klasy pierwszej chcą się sprawdzić. A ja mówię, nawet nie najważniejsze jest zdobyć ten puchar Langera, ale sprawdzić, zdobyć kolejne doświadczenie po to, żeby na przykład znowu za rok wystartować. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.